Cześć. Na ostatnim materiale pokazałem Wam, jak regały w moim busie rozkładają się po to, żeby stworzyć większą przestrzeń załadunkową. Chodźmy, pokażę Wam, co tam załadowałem, ale jeszcze nie powiem, co dokładnie znajduje się w tych pudełkach, bo to już na kolejnych materiałach będzie więcej informacji o tym, co tam jest. Znajdują się tu moje skrzynie narzędziowe, lodóweczka i nowe pudełka, które zajmują praktycznie całą przestrzeń ładunkową busa. I jak widać, możecie zauważyć, że regały są poskładane z jednej, z drugiej strony. To, co mówiłem, góra zostaje, tył został, bo jest na stałe. I wszystko elegancko, łatwo się mieści, więc jeżeli szukasz takiego fajnego, alternatywnego rozwiązania, to wiesz, gdzie wbijać. Natomiast jeżeli jesteś zainteresowany, co znajduje się w tych pudełkach za DeWaltem i za lodówką, to już niebawem w kolejnych materiałach dowiesz się więcej informacji, co to będzie testowane. Także oglądaj, komentuj, pozdrawiam i życzę miłego dnia. Remo testuje.